Jak tam, chłopie? Jak tam, chłopy? Wstaliście już? Witam na tonarzu dziennym. Dzisiaj robimy przysiadziwo, ale też bez szaleństwa, bo ten, kto mnie śledzi, to wie, że miałem wypadek rowerowy, kurde, w mordę jeża. Pech taki był, że wjeżdżałem pod górkę i górka była za stroma i zeskoczyłem z roweru. I pech chciał, że akurat tam, gdzie stanąłem nogą, tam leżał okrągły wałek. Drewienka. I mi się noga powinęła na tym wałku. Kolano mi się przekręciło i mi łękotka, czy tam rzepka, nie wiem, chyba rzepka przeskoczyła. Rąbłem z tym rowerem, jeszcze na ten łokieć kontuzjowany. Nastawiłem sobie to kolano, bo wiedziałem, jak to zrobić, bo już kiedyś takie coś miałem. To już w sumie 2 tygodnie minęło od tamtego zdarzenia chyba, coś takiego. I nastawiłem sobie to kolano, ale już to wiecie, ścięgna wszystkie były już ponaciągane i dziękować Bogu się nic nie zerwało. Także nie szaleję z przysiadami. Na pewno jeszcze z miesiąc co najmniej jeszcze będę na mniejszych obciążeniach. Tu jest akurat 100. Może więcej będę nakładał, zobaczę. Dzisiaj ogólnie robię nogi, przysiady i troszkę barków i drążek. I łydkę, jak zdążę. Nic nie boli, ale to wiecie, trzeba jeszcze odczekać swoje, bo ten dyskomfort jeszcze czuję tutaj podczas chodzenia, choć to nie boli, ale czuć, że te ścięgna jeszcze są deszko ponaciągane. Chwilę oddechu i jedziemy drążek. I tak 5 serii przysiadów, 5 serii drążka. Drążek robię z gumą. Z pojedynczą gumą robię. Ale pokazywałem wam też, że bez gumy też robię. Dzisiaj śniadanie wjechało typowo tłuszczowe. Wleciało 100 gram szynki i 6 jajek. Bez pieczywa, nie? Jedynie co to sobie jeszcze galaretkę zjadłem taką, wiecie, galaretkę. Ale nie słodycze, tylko taką kupną galaretkę zalewasz wodą. To jest żelatyna ze smakiem i to się tężeje w lodówce i taką galaretkę sobie wsunąłem. No i wypiłem jeszcze soczek. Taki tłoczony z ogórka chyba i spora. U nas taka firma lokalna robi i teraz będzie lokowanie produktu, czy jak to tam zwał, Victoria Cymes. Taka lokalna firma u nas tu, no w Polsce też ona, po całej Polsce można kupić. Robią na przykład jednodniowe soki marchwiowe, tłoczone pod dużym ciśnieniem i to jest bez pasteryzacji, bez niczego. On tylko może wytrzymać
z 2-3 dni w lodówce, a potem to jest do wylania, nie? Bo to jest typowo tłoczone bez żadnej chemii. Także polecam soki Victoria Cymes. Ja nic z tego tytułu nie mam, że ich teraz reklamuję, nie? Ale po prostu te soki są pyszne i bardzo zdrowe, także polecam. Ogólnie kiedyś w tej firmie robiłem rok czasu, tam pracowałem jako ochroniarz na portierni. Przyjmowałem tiry, wypuszczałem i ogólnie stałem na bramie głównej. No i lecimy z tonarzem. Także dzisiaj jest niedziela. Wrzucę jutro ten filmik, czyli u was będzie w poniedziałek. Dzisiaj bardzo ładna pogoda. Dobra, lecimy z tonarzem, żebyście mi byli. Tym razem z tej perspektywy ja już po przysiadach, po drążku, już w sumie praktycznie ostatnia seria jest na barki wyciskania, potem przenosy i tylny akton od razu trzy w jednym robię. Także teraz z tej perspektywy wezmę moje szmatki antypoślizgowe. Tu jest 50, 60, 70, 80, 90. To jest 110 kg na tej platformie. Także nieduży ciężar, bo dochodziłem już do 140. Chyba nawet raz 150 założyłem na kilka powtórzeń, ale na razie nie szalejemy. Powtórzeń i od razu, chłopy, przechodzimy na przenosy. Przenosy hantelek. Ostatnia seria. Piąta. Pięć razy 10. Ciężar musi być ciężki. Tak jak przysłowie mówi. I pewien kulturysta. Ciężar musi być ciężki. Ale ciężkie, czy coś takiego. Dobra. I od razu praktycznie chwila oddechu. I przechodzimy na przenosy na tylny akton. Razy 12. Dzisiaj w inną robię wersję w opadzie tułowia, bo jeszcze robię w siadzie i jeszcze robię w leżeniu. Ale dzisiaj robię tą wersję. Także tu jeszcze 3 serie wyciskania, a zrobię jeszcze jedną. Przenosy skończyłem. Muszę w końcu nagrać opowieści z bramki. Volume tu. O, przepraszam. I będę coś gotował. Muszę coś ugotować. Mam plan na fajne jadło. To nie jest jadło na redukcji, ale specjalnie dla was coś kupię. I fajny kawał mięcha. Ugotuję to. I zeżrę. Jak typowy chłop. Dawkę mięsiwa na talerz. I będzie żarełko pierwsza liga. Także, żebyście mi byli i pozdrawiam serdecznie.